tym roku jest to dwudniowy festiwal, jak już powiedziałem, muzyki kameralnej kompozytorów pochodzenia żydowskiego. Organizatorem całego przedsięwzięcia jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Oddział Dzierżoniów, Zarząd Główny oraz Agroturystyka Forteca. W trakcie tych dwóch dni będą przeprowadzone trzy koncerty, a jutro, bo dzisiaj jest piątek, więc jutro w sobotę, między drugim koncertem a trzecim, będziemy świętować Nowy Rok Żydowski, tak zwane Rosh Hashanah, 5871 rok. Działalności Dolnośląskich Salonów organizujemy warsztaty, koncerty oraz festiwale muzyki kameralnej w rzadko już stosowanym stylu koncertów salonowych XIX-wiecznych. Jeśli chodzi o ten konkretny festiwal, zawsze bardzo podobała mi się kultura żydowska, natomiast zauważyłem pewną zasadę, mianowicie w momencie, kiedy dochodzi do festiwalu kultury żydowskiej i wchodzi muzyka, zazwyczaj jest to muzyka klezmerska. Chyba trochę zapominamy o tym, że było mnóstwo kompozytorów o korzeniach żydowskich, którzy komponowali muzykę czysto europejską. Ta muzyka nie nosi, w większości nie nosi śladów jakby folklorystycznej muzyki żydowskiej, natomiast jest poważnym wkładem w rozwój muzyki europejskiej i postanowiliśmy to właśnie pokazać na naszym festiwalu.